15 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Leona Korusiewicza w Siewierzu odbyły się warsztaty literacko-filmowe, w których to mieliśmy okazję uczestniczyć. Na dzisiejszych zajęciach literacko-filmowych razem z dziećmi po prostu przypomnieliśmy sobie wspaniałą książkę Mały Książę. Były to warsztaty polegające na tym, że dzieci inscenizowały spotkania małego księcia z mieszkańcami poszczególnych planet. I myślę, że dzięki tym warsztatom miały nie tylko frajdę fajną, zamieniły się w aktorów, ale może uzmysłowiły sobie, jakie wartości w życiu są najważniejsze. Uczestnicy warsztatu bardzo szybko nauczyli się swoich ról, po czym wybrali potrzebne rekwizyty i już po chwili mogliśmy sfilmować poszczególne sceny. Dzień dobry, co ty tu robisz? Piję. Dlaczego pijesz? Aby zapomnieć. Zapomnieć o czym? Że mi wstyd. Wstyd za co? Że piję. Dorośli są naprawdę dziwni. Witaj, dlaczego nie zapaliłeś latarni? Bo takie jest moje zadanie. Dobry wieczór. Dlaczego ją zapaliłeś? Ponieważ teraz jest noc. Dzień dobry. Takie zadanie? Nie rozumiem. Moja planeta porusza się szybciej niż myślisz, dlatego zapalają co chwilę. Dobry wieczór. Mógłbym być twoim przyjacielem, ale na tej planecie jest za mało miejsca. Zgadza się. Żegnaj. Żegnaj. Dzień dobry. Klaskaj! Do czego się kłaniasz? Dziwny jesteś. Próżnie słyszą jedynie pochlebstwa. Klaskaj! Nudne to. A co jeśli kapelusz spadnie? To ty mnie naprawdę wielbisz. Co to znaczy wielbić? Że mnie naśladujesz, uwielbiasz i inne. Wielb mnie, naprawdę. Dorośli są naprawdę śmieszni. Nie. Kim jesteś? Czy jesteś badaczem? Nie, nie jestem. A ty kim jesteś? Ja jestem geografem. Co to znaczy geograf? To uczony, który wie, gdzie znajdują się wszystkie rzeki, morza, jeziora, kontynenty i pustynie. A na tej planecie są jakieś morza? Tego nie wiem. A są tu jakieś rzeki, lasy, pustynie? Tego też nie wiem. Tym zajmuje się badacz. Dlaczego? I oto jest pytanie. Dorośli są naprawdę dziwni. Dzień dobry, pański papieros się wypalił. 8 plus 5 plus 6 plus 7. Nie zdążę zapalić papierosa. Ach, a więc razem jest 500 milionów. 500 milionów czego? Ty jeszcze tutaj? 500 milionów... Zapomniałem już, co liczę. A już wiem, gwiazdy. A co masz z posiadania gwiazd? Jestem bogaty. A co masz z bycia bogatym? Mogę kupić nowe gwiazdy, jeżeli je ktoś odkryje. Dorośli są naprawdę dziwni. Oto poddany! Skąd mnie znasz? Widzisz mnie po raz pierwszy. Zbliż się, żebym widział cię jeszcze lepiej. Etykieta zakazuje ziewać w obecności króla. Nie mogę się powstrzymać. Zatem nakazuję ci ziewać. Dalej, ziewaj jeszcze. Już nie mogę. Zatem nakazuję ci ziewać raz, a raz nie. Mogę usiąść? Nakazuję ci usiąść. Czy mógłbyś sprawić, żeby słońce zaszło? Jeżeli rozkazałbym generałowi, żeby zamienił się w ptaka, a on by tego nie wykonał, to czyja by to była wina? Moja czy jego? Twoja. Dorośli są naprawdę dziwni. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jesteś? Jestem lisem. Chodźcie ze mną pobawić. Smutno mi jest. Nie mogę się z tobą bawić. Jestem oswojony. Chyba, że mnie oswoisz. A co znaczy oswoić? Oswojenie to zaprzyjaźnienie się z kimś. Proszę, oswój mnie. Nie mogę cię oswoić, ponieważ będziesz ze mną płakał.
Na jaką planetę spadłem? Na Ziemię, na pustynię. A więc na Ziemi nikt nie mieszka? Mieszkają ludzie, ale na pustyni nikt nie mieszka. Czy gwiazdy świecą po to, aby każdy kiedyś odnalazł swoją? Spójrz na moją planetę. Jest tuż nad nami. Jest piękna. Co tutaj robisz? Mam problemy z pewną różą. Ach tak. Gdzie są ludzie? Nie ma po co ich szukać. Wśród ludzi i tak byś czuł się samotny. W dalszej części warsztatów uczestnicy wspólnie odpowiedzieli na pytanie, co jest najważniejsze w życiu. Dla mnie najważniejsze w życiu jest miłość oraz przyjaciele. Najważniejsze w życiu dla mnie jest rodzina. Najważniejsze w życiu dla mnie jest rodzina i zdrowie. Dla mnie najważniejsza jest rodzina i drugi człowiek. Dla mnie ważne jest zdrowie i rodzina. Dla mnie najważniejsze w życiu jest rozsądek. Dla mnie najważniejsza jest kasa i więcej pieniędzy. Najważniejsze dla mnie w życiu jest rodzina i miłość. No to dla mnie najważniejsze w życiu są pieniądze i relacje z rodzicami. Najważniejsze dla mnie w życiu jest, żeby rodzina była zdrowa. Dla mnie najważniejsze w życiu jest przyjaciel i miłość. Dla mnie najważniejsze w życiu jest rodzina i każdy przyjaciel. Dla mnie najważniejsze w życiu jest miłość, rodzina, przyjaciele i mój kot. Dla mnie najważniejsze w życiu jest rodzina i miłość. Dyrektor biblioteki zapowiedziała, że nie są to ostatnie tego typu zajęcia. Warsztaty odbyły się po raz pierwszy, ale myślę, że tutaj reakcja dzieci i nauczycieli była bardzo pozytywna, więc myślę, że będziemy to kontynuować i kolejne lektury też będą w takiej formie mogły być tutaj w bibliotece interpretowane. Warsztaty literacko-filmowe przypadły uczestnikom do gustu. Potrzebne są takie lekcje w bibliotece? Tak, ponieważ rozwijają wyobraźnię. A co dzisiaj na tych lekcjach najbardziej Ci się podobało? Jak nagrywaliśmy o wężu. Co Ci się najbardziej spodobało i czy uważasz, że takie zajęcia są potrzebne? No uważam, że są potrzebne, a mi się najbardziej podobało jak nagrywaliśmy o wężu. Dlaczego ten mały książę cały czas uważa, że dorośli są tacy dziwni? Bo ich po prostu nie rozumie i jest jakby jeszcze mały i nie rozumie dorosłych jakby. Jakie role dzisiaj odegrałaś? Małego księcia i bankiera. Powiedz mi, którą rolę łatwiej było odegrać, czy małego księcia, czy bankiera? Bankiera. Dlaczego? Bo zdecydowanie było to prostsze, bo mniej mówił. A jak myślisz, o co chodzi małemu księciu? Dlaczego on nie potrafi zrozumieć tych dorosłych? Bo jest jeszcze mały, ma bujną wyobraźnię. A dorośli nie mają. Którą scenę było trudniej zagrać? Czy trudniej było zagrać lisa, czy trudniej było zagrać małego księcia i dlaczego? No lisa, bo miał więcej tekstu i jakby nie wiedziałam, jak mam siedzieć z tym lisem. Czy takie zajęcia są potrzebne, czy wolisz uczestniczyć w takich zajęciach na lekcji języka polskiego, czy aktywnie w bibliotece na przykład? W bibliotece. Dlaczego? Jaka jest różnica? Jest śmiesznie i... No i ciekawie. I fajnie się ogląda, jak inni też odgrywają swoje przedstawienia. I można pośmiać się dużo. Na zakończenie warsztatu wszyscy uczestnicy wpisali się do pamiątkowej kroniki.